Proszę Państwa, wszyscy dobrze pamiętamy, jak słuchaliśmy Pana Krzysztofa, czytaliśmy jego teksty, że mówił o sobie dyletant. Bardzo skromnie, nigdy nie chciał epatować swoją osobą, nie chciał mówić o sobie, zawsze zależało mu, aby mówić o sprawach, o którymi chciał nas zainteresować. I chciałbym, proszę Państwa, tutaj do naszych drogich prelegentów zapytać, jak to było, jak panowie zetknęliście się z myślą Krzysztofa Karonia i dlaczego was właściwie ta postać jakoś ujęła i zainteresowała? Bo ja przyznam szczerze, mnie bardzo ta postać ujęła, kiedy się zetknąłem z nim. No i kiedy zacząłem się jakby wgłębiać, interesować się tym, co on mówił, też z wieloma osobami, moimi znajomymi rozmawiałem o nim. No i często spotykałem się z takimi uśmieszkami, trochę ironicznymi drwiną, a nawet nieraz z takimi pytaniami, a przepraszam, a kto to jest w ogóle, kto to w ogóle jest, tak? Ani nie ma żadnego tytułu naukowego, nie wiadomo skąd się wziął. Niektórzy nawet twierdzili, że ktoś go może nasłał, że to jest nie wiadomo jakiś tam nasłany przez nie wiadomo kogo człowiek, który ma tutaj jakąś robotę wykonać. Dziwną, może szkodliwą. No i właśnie pytanie do panów. Może zacznę od pana Jakuba Zgierskiego, który właśnie prowadził kiedyś ten program, kanał na Facebooku, czy profil na Facebooku Młot na marksizm. I panie Jakubie, jak to się zaczęło i dlaczego właśnie pana Krzysztof Karon jakoś ujął? Bardzo dziękuję za przybycie tak licznie na naszą konferencję. Odpowiadając na pytanie, pana Krzysztofa Karonia, świętej pamięci, poznałem jakoś, wydaje mi się, na przełomie 2017 i 2018 roku, kilka miesięcy przed tym, gdy wydał swoją sztandarową książkę, pozycję, czyli właśnie Historia antykultury, czyli tą słynną książkę w kratkę. To na pewno każdy powinien kojarzyć tę pozycję. To było, tak jak mówię, kilka miesięcy wcześniej. Powiem tak ogólnie, że moje takie zainteresowania polityczno-społeczne zaczęły się w 2015 roku, ale chyba nie jestem w tym odosobniony, bo znam wiele przypadków właśnie młodych ludzi, którzy w tym 15 roku mieli taki skręt prawicowy, można powiedzieć. Wtedy bardzo popularni byli, myślę, takie postacie jak Janusz Korwin-Mikke, Stanisław Michalkiewicz i tak dalej. Mnóstwo tego typu osób wypowiadających się w mediach. Wtedy też akurat, jeśli dobrze pamiętam, był pewien sukces polityczny tej prawicy, że tak powiem, nie mainstreamowej, więc wtedy był taki początek zainteresowania. Natomiast właśnie na przełomie 2017-2018 roku natrafiłem na taki wykład właśnie Krzysztofa Karonia. On był poświęcony edukacji seksualnej, czy ogólnie rewolucji seksualnej. I wiem, że byłem zdumiony, bo tam jakby pan Krzysztof zaprezentował taką wizję, takie spojrzenie, które zupełnie odbiegało od tego, co przedstawiali inni ludzie, czy inne znane osoby w tym środowisku, szeroko rozumianym środowisku konserwatywnym. I właśnie byłem zdumiony, skąd taka różnica, dlaczego to jest takie nowum, prawda? Bo właśnie przez te kilka lat pierwszych tych zainteresowań politycznych bardzo intensywnie oglądałem rozmaitych dziennikarzy, publicystów i oczywiście różnili się, ale to wszystko było w pewnym jednym kierunku, tak? Natomiast tutaj było pewne nowum, pewne zupełne odkrycie, że ten człowiek mówi zupełnie jakby innym językiem, czy rozkłada inaczej akcenty. I zacząłem oczywiście oglądać jego inne występy. Miał też, nadal w sumie ten kanał istnieje, kanał Historia Sztuki na YouTubie, gdzie była cała historia marksizmu, czyli kilka odcinków godzinnych, to razem wychodzi chyba 8 czy 10 godzin takich wykładów wyjaśniających genezę, rozwój i stan obecny właśnie ideologii marksistowskiej. Można powiedzieć, że naraz pochłonąłem te wszystkie odcinki, oczywiście później do nich wracałem i coraz więcej tych treści przyswajałem i byłem cały czas jakby zdumiony, jak to jest bardzo odmienne od tego, jeszcze raz powtórzę, od tego, co wcześniej słyszałem. I w końcu pewnego dnia pamiętam, że w Lublinie była taka debata zorganizowana
To takie środowisko dosyć specyficzne, może ktoś będzie kojarzył, że jest pewien taki, jakby to ładnie nazwać, no, pewien taki kościół protestancki jest w Lublinie z pewnym pastorem bardzo znanym, na CH się nazywa nazwisko. I pamiętam, że tam była zorganizowana taka debata, na którą pan Krzysztof Karań został właśnie zaproszony. Ja tam przyszedłem jako słuchający na salę i ta dyskusja 2-3 godzinna to było, można powiedzieć, takie zupełne jakby wytrącenie argumentów z ręki tej grupie religijnej, tych protestantów, tak, najdelikatniej ujmując. I pamiętam, że wtedy było moje pierwsze bezpośrednie zetknięcie z panem Krzysztofem. Właśnie poszedłem do niego, wtedy pisałem licencjat i zapytałem go, że panie Krzysztofie, czy mógłby pan na mój licencjat zajrzeć, bo chciałbym tam pana publikację dać w przypisach i tam na coś się powołać. I pamiętam, że jego reakcja była taka, że w ogóle był w szoku, prawda? Był w szoku, że on w jakichś publikacjach naukowych miałby być i że ktoś się do niego zwraca w ogóle z taką prośbą, że na niego się powoływać, tak? Czyli był zdziwiony, że o co w ogóle chodzi. Ale oczywiście się zgodził, ale jakby tutaj w tej reakcji bardzo takiej, myślę, spontanicznej, w tej spontanicznej reakcji było widać, że on się nie uważał za jakiegoś wielkiego twórcę, który nie wiadomo co odkrył, tylko rzeczywiście był zdziwiony, że ktoś od niego coś takiego chce, tak? Żeby pomógł przy jakiejś pracy licencjackiej, żeby się na niego powołać, prawda? Na tą książkę, która bodajże wtedy była prawie wydana, ona była w trakcie wydawania, tak? Tak zapytałem się tak na przyszłość. I tak myślę, zaczęła się moja taka jeszcze większa fascynacja tym tematem. Później, jeśli dobrze pamiętam chronologię, to właśnie zacząłem takie pierwsze kroki stawiać w dziennikarstwie i nagrywałem w Warszawie różne wywiady, we Wralu 24, wtedy również istniały media narodowe, więc trochę tu i trochę tu. Jakby dojeżdżałem z Lublina właśnie do Warszawy, czy raz na tydzień, czy raz na 2 tygodnie, nagrywałem te programy i pamiętam, że pan Krzysztof, który wtedy miał, czy przeżywał takie apogeum popularności, występował zawsze we Wralu 24 w czwartki o 19, jeśli dobrze pamiętam. Ja często przyjeżdżałem właśnie w czwartek i zostawałem na piątek po to, żeby tam w redakcji trochę przeczekać i tam po 20, jak skończył wywiad, to żeby pójść z nim do jakiejś kawiarni i chociaż porozmawiać godzinę czy dwie i czegoś się nowego dowiedzieć, tak? I tak co tydzień to samo, aż się taki trochę nawyk zrobił z tego. Ja tam dopytywałem o kolejne rzeczy, których się dowiadywałem, które przeczytałem czy w jego książce, czy w innych publikacjach. I jakby byłem naprawdę mocno zaobserwowany tym tematem. Więc tych spotkań w kawiarni może było i 100 albo więcej. Więc naprawdę przegadałem z nim tak prywatnie w tak zwanych kuluarach naprawdę wiele, wiele godzin. I to zaowocowało też tym, że z czasem powstała taka, można powiedzieć, nieformalna grupa osób, które chciały tą pracę kontynuować i też stworzyć coś, co nie byłoby tylko powieleniem tych treści, ale właśnie takim twórczym rozwinięciem jego pracy, ale o tym myślę będzie chyba później. Bardzo dziękuję. I o to samo chciałem prosić kolejnego z uczestników panelu, pana Dariusza Rozadowskiego. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja z osobą świętej pamięci Krzysztofa Karonia zetknąłem się po raz pierwszy, zbierając materiały do mojej książki. Około 2016 roku rozpocząłem zbierać materiały do książki, która miała właśnie traktować o zagadnieniach związanych z neomarksizmem, z tą antykulturą, jak pan Krzysztof określał. I opierałem się z początku na zachodnich autorach, ponieważ w Polsce ten temat praktycznie nie istniał w przestrzeni publicznej. Jeśli chodzi o środowiska akademickie, to praktycznie nie było nikogo, kto by podejmował te zagadnienia. Zresztą do dzisiaj większość tych środowisk twierdzi, że coś takiego jak marksizm kulturowy, czy jak pan Krzysztof określał, antykulturowy nie istnieje. Tak więc na tym polu tutaj w Polsce brakowało autorów, źródeł i przeszukując też internet natknąłem się na portal pana Krzysztofa. No i doskonale
Pan Krzysztof potrafił przełożyć te dość trudne teksty zachodnich marksistów na nasz język. No, była to niesamowita skarbnica wiedzy. Zresztą pod wpływem też tego portalu moja książka też trochę inny charakter przybrała, ponieważ z początku też z pewnych przyczyn też i braku źródeł, ale też z faktu, że nie jestem pracownikiem naukowym, chciałem zasygnalizować ten problem, licząc na to, że pojawią się z czasem też autorzy, którzy to zagadnienie będą mogli podjąć dalej, ponieważ ja będąc nauczycielem widziałem też w moim doświadczeniu codziennym, jak destrukcyjny wpływ ta ideologia neomarksistowska, tego marksizmu po rewizjach, jak destrukcyjny wpływ ma na młode pokolenie, na edukację, na wychowanie. No i analizując sobie, też porównując z pewnymi reformami czy próbami wdrażania tych idei w okresie czy to rewolucji bolszewickiej w Rosji, czy właśnie później w krajach zachodnich, dostrzegłem takie analogie, które no były dla mnie tak uderzające i mnie to zadziwiało, że w ogóle w Polsce to zagadnienie nie istniało. I w ten sposób właśnie w internecie natknąłem się na ten portal. Później pan Krzysztof Karoń coraz częściej zaczął się pojawiać w telewizjach internetowych. Tak więc to on jest jednym z tych prekursorów, który to niezwykle ważne zagadnienie spopularyzował. I dzięki temu dzisiaj, po tych kilku latach, te kwestie są obecne w świadomości wielu Polaków. Oczywiście uważam, że jeszcze zbyt mało ludzi w ogóle wie o tym, czy też zna dorobek świętej pamięci Krzysztofa Karonia. Natomiast było to niezwykle ważne, żeby o tym zacząć mówić. I pierwszy raz spotkałem tak na żywo cztery oczy pana Krzysztofa, kiedy już się nasze książki ukazały. Co ciekawe, tak się złożyło, że te książki praktycznie ukazały się niezależnie od siebie w tym samym czasie. Tam była chyba różnica tygodnia. I podczas wywiadu w jednej z telewizji internetowych, to w Realu 24 było konkretnie, później się spotkaliśmy w kawiarni na taką rozmowę i no, bardzo pozytywne wrażenie pan Krzysztof na mnie zrobił. Człowiek niezwykle inteligentny, skromny i taki życzliwy, ponieważ widziałem, że on się autentycznie cieszył, że też są inni ludzie, są inni autorzy, którzy również te zagadnienia podejmują. Jemu bardzo zależało na tym, żeby jak najwięcej osób to zagrożenie antykulturą, te destrukcyjne treści poznało i też potrafiło przeciwdziałać im. Tak więc to było takie pierwsze spotkanie. Dyskutowaliśmy o tym problemie. Później jeszcze kilka razy spotkałem pana Krzysztofa. Również wymienialiśmy się pewnymi wskazówkami. Pan Krzysztof też wskazywał, co warto byłoby napisać w kolejnej mojej książce. Też się radziłem, też była taka dyskusja. Przede wszystkim zwracał uwagę na znaczenie pracy i także tego, do czego ta antykultura prowadzi, czyli też do pozbawienia ludzi motywacji do pracy i tak naprawdę to, z czym dziś mamy do czynienia, czyli siłą rzeczy na końcu i tak chodzi o zmianę stosunków ekonomicznych, bo cała ta antykultura ma doprowadzić do tak daleko idących zmian w ludzkiej świadomości, całkowitej przebudowie systemu wartości, że ludzie z radością przyjmą tę rewolucję również na tym polu ekonomicznym, z czym dzisiaj mamy do czynienia, gdzie już jest w zasadzie wdrażana ta rewolucja w ekonomii, tak, która zmierzać będzie do pozbawiania ludzi między innymi własności, czyli to, co w marksizmie było jednym z kluczowych postulatów. Ostatni raz z panem Krzysztofem spotkałem się, znaczy to był przedostatni, bo jeszcze była konferencja dotycząca
premiera naszej wspólnej książki, o której za chwilę też będziemy mówić, ale takie spotkanie mieliśmy zorganizowane wspólnie, takie spotkanie autorskie i później porozmawialiśmy jeszcze dość długo. Ja się zabierałem za pisanie kolejnej książki. Pan Krzysztof, który był świetnym mówcą, ja niestety tego daru nie mam. Ja wolę zdecydowanie pisać, ale sobie dyskutowaliśmy na ten temat, że jest to bardzo ważny temat, który chcę podjąć, mianowicie jak destrukcyjny wpływ marksizm ma na edukację i wychowanie. I również pewne wskazówki pan Krzysztof mi udzielał. Niestety, no, jeszcze książka się nie ukazała, ale no, tak się złożyło, że już nie podyskutujemy na ten temat. Jednak to, co dla mnie było bardzo ważne, to, że pan Krzysztof wskazał na niezwykle wielkie zagrożenie dla nas wszystkich, dla naszej wolności, dla naszego życia codziennego, dla młodego pokolenia. I jest jedną z tych postaci, która zapoczątkowała też taką szerszą dyskusję na ten temat. I niezwykle ważna jest książka, którą napisał Historia antykultury. Że bardzo się cieszę, że miałem okazję go poznać osobiście. Również w swoich pracach wielokrotnie cytowałem go, korzystałem również z jego publikacji internetowych, później też pozycji książkowej. I na pewno zapamiętam go jako człowieka niezwykle życzliwego, bardzo posiadającego bardzo szeroką wiedzę, no i robiącego niezwykle ważną rzecz i no, uważam, że bardzo się cieszę też, że została zorganizowana ta konferencja i że ta pamięć o nim nadal jest żywa, a także są osoby, które te treści, te ważne zagadnienia, jakie on podejmował, starają się rozwijać i kontynuować jego dzieło. Dziękuję. Bardzo panu dziękuję. I również to pytanie do kolejnego uczestnika, pana Roberta Zawadzkiego. Bardzo proszę. Dziękuję. Moje pierwsze spotkanie z panem Krzysztofem Karoniem odbyło się podczas reportażu dotyczącego tematu transhumanizmu. A jak do tego doszło, to opowiem państwu od początku. Po powrocie moim do Polski, ponieważ pracowałem w Parlamencie Europejskim, tam zauważyłem, jak wiele zła toczy się, że tak naprawdę Unia Europejska to nie jest Europa ojczyzn, która jest nacechowana ideami Roberta Schumana, Aldiego de Gasperiego czy Konrada Adenauera, tylko tak naprawdę Altiero Spinelliego, Simone Weil czy chociażby Jean Moneta. I tutaj to, co w Brukseli widziałem no, często po pracy na YouTubie, czyli te historie sztuki, to co pan Krzysztof mówił, myślę taki najsłynniejszy film dotyczący tego wejścia, które jest głównym wejściem do Parlamentu Europejskiego, nosi nazwę Altiero Spinelliego, jest prawdą. Tak mi się los potoczył, że dostałem pracę w telewizji Trwam. I to dało mi bardzo duże możliwości, że mogłem takimi ważnymi tematami społecznie wraz z moim kolegą redakcyjnym Damianem Krzalem no, podjąć się. A myślę, że no, tutaj na początku żeśmy poruszali takie pojedyncze tematy dotyczące właśnie tych przemian związanych z integracją europejską, tym czym się no, najbardziej na tamtym etapie zajmowałem, też tematami związanymi z walką z Kościołem, ale tak naprawdę zastanawialiśmy się, że jest coś, co łączy i tak jak tutaj myślę wcześniej Kuba powiedział, no to jest właśnie ta kwestia tego neomarksizmu, coś, co tak naprawdę pan Krzysztof świętej pamięci Karoń dostrzegł, a mianowicie, że to jest ten, no taki rdzeń problemu. Ja bym powiedział, że oczywiście, tak jak sięgniemy do korzenia, to jest taka walka dobra ze złem, ponieważ no nie można zapomnieć o tym, że pan Krzysztof Karoń nie tylko mówił o pracy, ale o roli katolickiej nauki społecznej, co jest myślę tutaj bardzo istotne.
I też pana Krzysztofa, jak prywatnie spotykałem, no to jest to człowiek, znaczy był to człowiek, który był bardzo pokorny. Była to osoba, która de facto, no to było całe jego życie, taka wielka pasja to, co pan Krzysztof Kalnio robił. I też myślę, że on działał w tym trudnym temacie jako taki no, pionier. Ponieważ no, były osoby, które zajmowały się tą tematyką, ale nie aż tak mocno jak pan Krzysztof. To on się stał, myślę, inspiracją dla nas tu wszystkich gromadzonych i to dzięki niemu możemy być tu na tej sali. I w pewnym momencie ja po tym pierwszym reportażu z panem Krzysztofem Kalonim, po rozmowie z nim, odniosłem wrażenie, że to jest taka bardzo energiczna, bardzo żywa osoba, która chce bardzo mocno działać. I ja po powrocie do Torunia, do swoich spraw, miałem takie zasiane w sobie ziarno, że rzeczywiście to jest tak ważny temat, że trzeba coś wymyśleć, trzeba jakoś to bardzo w atrakcyjny sposób szerokiej ilości osób przekazać, ten niezwykle ważny temat i trzeba go dopuścić, ponieważ jak zetknąłem się tutaj, jak pan prowadzący już mówił, pan Arkadiusz, że był przez wiele osób sekowany, był bardzo często, myślę, tutaj pomawiany, co też na koniec swojego wywodu poruszę, a to rzeczywiście moim zdaniem jest nieprawda, ponieważ pan Krzysztof rzeczywiście był bardzo inteligentną osobą, myślę, że wzbudzał zazdrość wśród wielu ludzi i dlatego wiele osób nie chciało go dopuścić do mainstreamu. A ja postanowiłem tutaj jednak przełamać się, odważyć się i zacząć to zmieniać. I wpadło mi do głowy pomysł, że stworzę taki serial o nazwie Antykultura. No i inspiracją rzeczywiście była tutaj działalność pana Krzysztofa Kalonia. I podczas tego serialu powstała tutaj taka bardzo ciekawa platforma, która łączyła ze sobą mniej więcej, tak liczyłem, około 180 osób, które na przestrzeni tych wszystkich odcinków wystąpiło, a było ich około 140. I serial trwał ponad półtora roku, miał bardzo dużą oglądalność, bardzo stał się opiniotwórczy do tego stopnia, że przeciwna strona bardzo mocno się wystraszyła, było bardzo wiele ataków z różnych lewicowo-liberalnych tutaj mediów w stronę, ale żeby się nie poddawali, ojciec Tadeusz był bardzo przychylny tej inicjatywie, sam osobiście ją promował i zachęcał, ale to był pierwszy krok. A drugim krokiem było to, że zaczęły do redakcji Radia Maryja i Telewizji Trwam spływać komunikaty, listy, że serial jest niezwykle ważny i tworzy taką, można powiedzieć, platformę komunikacji pomiędzy starszym pokoleniem, ale też by wypadało coś zrobić dla ludzi młodych. No i właśnie pomyślałem, no tak, to jest myśl, trzeba teraz zrobić coś dla ludzi młodych. I postanowiłem tutaj spotkać się z panem Krzysztofem, z Kubą, z Darkiem i jeszcze wraz z Damianem Krzalem, innymi osobami i wspólnymi siłami wymyśleć, jak tutaj przekazać tą wiedzę, ale już młodym ludziom. No i napisaliśmy wspólnymi siłami scenariusz, który potem był przedstawiony tutaj w Ministerstwie Edukacji i Nauki ówczesnym. I pan wtedy, no obecnie wtedy panujący, pan Przemysław Czarnek, zgodził się, powiedział, że to jest ważna inicjatywa, trzeba tą kwestię promować, przystać do polskich szkół, ponieważ widzimy, jak tutaj młode pokolenie zostało utracone, jest tak naprawdę w rękach marksistów i trzeba te dzieci ratować. I wzięliśmy się do pracy i stworzyliśmy platformę edukacyjną o nazwie Odnaleźć Siebie, która miała na celu przedstawienie w 5-minutowych filmach w ilości 140. Bardzo przystępny sposób, tematy związane z marksizmem kulturowym, ale też tak zwaną praktyczną psychologią, czy takimi codziennymi problemami rodzinnymi, czy młodych ludzi, jakich zdarzają się w współczesnym cyfrowym świecie. I jak pomóc tym młodym ludziom. I oczywiście tutaj kolejną taką ambitną kwestią było, że dla tych młodych ludzi, którzy będą bardziej ambitni, to trzeba stworzyć taką pozycję jak właśnie Encyklopedia Antykultury. I równomiernie te dwa dzieła powstawały.
No i pan Krzysztof Karoń był od samego początku przy nas, podczas prasy bardzo nam doradzał, tutaj mówił, dawał wskazówki, był bardzo pomocny i muszę powiedzieć, że taka no, moja też perspektywa z nim to była taka, że to był bardzo naprawdę pokorny człowiek, który, opowiem państwu taką pewną historię, raz pan Krzysztof Karoń przyjechał na tutaj do nas, do telewizji TVAM, nagrywać materiał z nami i już pan Krzysztof chorował na tą bardzo ciężką chorobę i jak państwo myślę wiedzą, bo to jest taka dosyć powszechna informacja, że pan Krzysztof leżał tutaj w szpitalu, leczył się w Bydgoszczy i tutaj to było 2 miesiące po wyjściu ze szpitala, to oczywiście pan Krzysztof, tak jak już mówiłem, był u nas w telewizji TVAM w studiu. I po nagranym programie postanowiliśmy oczywiście podwieźć pana Krzysztofa na dworzec i tam, jak już pan Krzysztof wychodził z samochodu, nagle wyszedł jakiś człowiek, który zaczął krzyczeć Krzysiek, Krzysiek, no i tak odwracamy się i taki, no i to się okazało, że to był prosty człowiek, taksówkarz, który mówi, no Krzysiek, co ty tu robisz? A on mówi, a no takie miałem sprawy i potem no, on mówi, że no, jak się czujesz, ten pan się pyta, bo żeśmy i nam też tak powiedział, że oczywiścieśmy razem leżeli na jednym oddziale z panem Krzysztofem. I pan Krzysztof tak mało sobie mówił i się tak tu kilka słów zamienił z tym panem i no, krótko mówiąc poszedł już na pociąg, a my zostaliśmy sami, no i ten pan taki troszeczkę no nienasycony, chciał się dowiedzieć coś więcej o panie Krzysztofie, czy go znamy, kim jest, bo tak nie powiedział, tylko no my mówimy, że to jest taki badacz marksizmu kulturowego, bardzo mądra osoba, która działa bardzo społecznie, robi bardzo wiele dobrego dla ludzi. No i ten pan był taki szokowany, powiedział, że w szpitalu był taki bardzo tajemniczy, bardzo skromny, cały czas siedział w bibliotece, był bardzo uprzejmy, bardzo pomocny, był bardzo życzliwy. Był po prostu bardzo ciepłym, dobrym człowiekiem dla każdego w takich prostych rzeczach. Też myślę, że tutaj warto powiedzieć to, co ja od Kuby wiem, bo tutaj nieraz żeśmy z Kubą tutaj współpracowali, bo poza programem związanym z antykulturą, ja miałem też program Zrozumieć antycywilizację, zanim zacząłem pracować w innym miejscu publicznie. I tam podczas wielu nagrań, no, że też nam pan Krzysztof zdradził coś o swoim życiu, też wiemy, że pan Krzysztof swego czasu miał restaurację, zbankrutował i krótko mówiąc resztę swojego życia przeznaczył właśnie na pomoc ludziom w tłumaczeniu tych zjawisk, dlaczego tak no, mamy taki problem, a nie inny społeczno-kulturowy. Można powiedzieć, że pan Krzysztof Karoń sam był taką ofiarą tego systemu, został skrzywdzony, ale się nie poddał i myślę, że jego dzieło zaowocuje. I krótko mówiąc, taką bardzo ważną kwestią jest to, że ja podczas tworzenia tego programu miałem wiele telefonów, wiele takich kwestii, żeby pana Krzysztofa nie zapraszać, żeby jednak omijać, ale myślę, że te osoby, które do mnie dzwoniły, to są, sam bardzo lubię te osoby, szanuję, ale były wprowadzone w błąd przez pewną osobę płci pięknej, nie będę mówił i wymieniał kto, ale najprawdopodobniej ta pani miała pewną zazdrość lub pewną zawiść za pewną uwagę pana Krzysztofa i bardzo można powiedzieć, że w środowisku kulowskim bardzo mocno złą opinię panu Krzysztofowi wyrobiła, co blokowało wiele inicjatyw panu Krzysztofowi. No myślę, że powstał to jakiś błąd komunikacyjny. Myślę, że no, pan Krzysztof by życzył tej pani jak najlepiej, ponieważ przed śmiercią pan Krzysztof zadzwonił do mnie, żeśmy rozmawiali 3 godziny ze sobą na temat tego projektu, to już było przed premierą. I ja, no, tak jak powiedziałem panu Krzysztofowi, że mu dziękuję za jego wsparcie, bo można powiedzieć, że bez jego wielkiej wiedzy ten projekt by nie mógł powstać, nie mógł być zrealizowany, a pan Krzysztof prosił, żeby po prostu następnym krokiem jest to, żeby tworzyć taką wspólnotę, która będzie no, oparta na tym, żeby podjąć takie tematy jak etos nauczyciela, bo jeżeli nam się uda tutaj stworzyć materiały edukacyjne dla młodzieży, to też trzeba przywrócić godność nauczycielom, ponieważ oni są bardzo no, mocno zniszczeni przez system.
Dużo też kwestii takich prywatnych żeśmy poruszyli. Ja nie ukrywam, że zapytałem się pana Krzysztofa Karonia. Tak mnie coś natknęło na temat jego wiary, bo powiedziałem, no panie Krzysztofie, takie i takie osoby przez ten projekt, że tak powiem, pana bardzo mocno oskarżały do mnie, że jest pan osobą niewierzącą, że no już nie będę mówił nawet w szczegółach, jakie tam były kwestie. No pan Krzysztof oczywiście zaprzeczał, powiedział, że jest osobą wierzącą, tylko no mówił, to jest, zresztą to nie krył tego i na programach, że nie czuje się na tyle teologicznie silny, żeby po prostu komentować te kwestie związane z no, punktu widzenia katolickiego. I myślę, że też bardzo się cieszę, że powstała taka książka jak no tak naprawdę Katechizm antykultury, ponieważ ona bardzo mocno dopełnia to, co pan Krzysztof nie był w stanie no, powiedzieć. Ponieważ tak jak powiedziałem, no, pan Krzysztof też od początku uważa, że to jest walka dobra ze złem i to jest walka duchowa, to mi osobiście powiedział. No i na pewno wszelkie zarzuty, że pan Krzysztof był jakimś masonem albo tego typu kwestie bardzo kontrowersyjne, to nieprawda. I myślę, że to są bardzo raniące tego człowieka, który był bardzo uczciwy. I też warto wspomnieć, że pan Krzysztof, posiadając tą restaurację, jak zbankrutował, wpadł bardzo duże długi i de facto dzięki swojej ciężkiej pracy, którą no, tutaj wykonał, tworząc książkę, którą wszyscy znamy, Historia antykultury, zarobił bardzo dużo pieniędzy i pieniądze, które tak naprawdę zarobił, oddał swojej rodzinie, która go utrzymywała. Czyli można powiedzieć, że był bardzo uczciwy, rzecz wręcz bym powiedział krystalicznie uczciwy. Także to jest, myślę, bardzo rzadka cecha i jest się na czym wzorować. A my no, kontynuujemy i myślę, że no, udało nam się zdobyć tą platformę, sieć ludzi, która kontynuuje to dzieło. Mamy swoje pomysły, które kontynuujemy. Też teraz tworzymy dalsze filmy dla młodzieży. Warto też powiedzieć, że takim najważniejszym, myślę, takim tutaj działaniem, jakie udało się osiągnąć, to, że w ramach projektu Odnaleźć Siebie udało się odwiedzić 4 województwa i dojść, można powiedzieć, aż do 200 tysięcy osób, jakbyśmy tak liczyli w ministerstwie, gdzie no, można było właśnie te bardzo trudne tematy ze współczesnymi zagrożeniami związanymi z marksizmem kulturowym młodym ludziom przekazać. No i to było właśnie teraz świeżo w poprzednim roku 2023 od września do grudnia. Także zobaczymy, jakie to owoce przyniesie, ale ogólnie mamy gigantyczny odzew, że nawet nauczyciele, którzy byli do nas nastawieni tak antagonistycznie, jak żeśmy wchodzili do szkół, to zmieniali automatycznie zdanie po naszych prelekcjach i po obejrzeniu tych materiałów, które mamy do przekazania dla młodych ludzi. Także mamy kontakt z wieloma uczelniami, wiele uczelni chce z nami współpracować, także to zasługa świętej pamięci pana Krzysztofa Karonia, a my kontynuujemy to dzieło, tworzymy nowe rzeczy. Nie chcę zdradzać, ponieważ kiedy będzie tutaj praca skończona, to wtedy na pewno, nie ukrywam, będziemy się tym dziełem tutaj dla dobra wspólnego dzielić i to kontynuować. Także dziękuję. Bardzo dziękuję. W dalszej części chciałbym właśnie jeszcze pogłębić taką sprawę. Właśnie tutaj tak pan Jakub Zgierski na początku powiedział, że no jest pewne grono w Polsce osób, które mówią o rewolucji, o zagrożeniach marksistowskich, o zagrożeniach tą nowym rodzajem totalitaryzmu. No właśnie, ale to grono liczne dzisiaj jest zgromadzonych i tych, którzy zakupili książkę właśnie pana Krzysztofa, Historia antykultury, i tych, którzy kupują Encyklopedię antykultury, no świadczy o tym, że jest coś specyficznego i szczególnego w postaci i myśli Krzysztofa Karonia. I chciałbym, żeby panowie teraz powiedzieli, co dla was, jakie obszary jego dokonań, jego myśli wskazaliście jako takie niezwykle oryginalne, których rzeczywiście w polskiej debacie nie było, a może nawet w światowej debacie? Tak, oczywiście zaraz o tym powiem, tylko bym jeszcze dopowiedział odnośnie tego wątku z tą konferencją i z premierą tej Encyklopedii Antykultury, ponieważ myślę, że to też jest dosyć istotne, że nasza książka Encyklopedia Antykultury, która wyszła w tym projekcie ministerialnym, o którym Robert wspominał, premiera była w lutym 2023 roku. Pan Krzysztof niestety odszedł w kwietniu. I
zaproponowaliśmy mu, że może się pojawić, ale oczywiście ze względu na stan zdrowia nie musi, prawda? A jemu bardzo zależało na tym temacie, więc pojawił się na tej premierze chyba na 40 minut, może na godzinę, tylko żeby jakby zaznaczyć, że jest obecny. Później musiał wrócić, bo już był w dosyć ciężkim stanie, ale to też pokazuje, że jakby jeżeli stwierdził, że będzie, to był, prawda? Nawet na krótko, więc jakby dotrzymał słowa i pokazał, że no, to jest dla niego ważny temat, więc też takie szczęście w nieszczęściu, że ta książka jakby wyszła i mógł ją zobaczyć, że to jego dzieło jest jakoś kontynuowane. Natomiast jeżeli chodzi o unikalność tych treści, to też w pierwszej wypowiedzi na pewno wspomniałem o tym, że zacząłem od tego wykładu tej rewolucji seksualnej i do dzisiaj w wielu programach, jak poruszam ten wątek, to zawsze ten sam przykład podaję. To znaczy, że w środowisku konserwatywnym się przywykło tak rozpatrywać to w tych kategoriach moralnych, religijnych, wartości. To oczywiście jest wszystko bardzo ważne, ale jakby pan Krzysztof chyba był jedynym, który wskazał bardziej takie przyziemne skutki, bardziej takie materialne, społeczne skutki tej rewolucji seksualnej i tych zmian obyczajowych. Nie skupiał się tylko na wartościach, na aksjologii, czy na demoralizacji, deprawacji i tak dalej, tylko on jakby to przyjmował, że tak, to jest istotne, ale i dodawał ten swój wątek, o którym, jak on to często mówił, nikt nie chce mówić, tak? Czyli mówił o tym właśnie o wpływie na wykształcenie, na rozwój, na wychowanie, na pracę, motywację do niej, ogólnie rozwój ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, więc to było jakby unikalne. Właśnie on jakby koncentrował się na tym zagadnieniu pracy, jej znaczenia w społeczeństwie i tego, co wpływa na to, że ludzie rozwijają się i pracują uczciwie, a co doprowadza do tego, że stają się ludźmi jakby niezdolnymi do tego i raczej skazanymi na właśnie taki system rozdawnictwa albo system taki nowo tworzony system, w którym bezwarunkowy dochód podstawowy, jakieś granty, subwencje i tak dalej są czymś, co pozwala przetrwać, bo tak to są ludzie, którzy po prostu nic sensownego nie umieją zrobić. Tak? Czyli on się na tym skupiał i to było bardzo oryginalne, bo nikt wcześniej o tym nie mówił. On to wprowadził i chyba do dzisiaj te wątki, nawet jeżeli one są jakoś tam poruszane, może nie tak skrupulatnie, tak głęboko, ale jakby publicyści to przyjęli, tak? O tym gdzieś tam próbują wspominać. Tak? Tak samo też wydaje mi się, że wiele pojęć typu właśnie antykultura, marsz przez instytucje, jakaś przemoc symboliczna, szkoła frankfurcka i tak dalej, te wszystkie zagadnienia, terminy też gdzieś tam przeszły, Spinelli chociażby. Tak? Marksizm semantyczny na przykład. Tak? Myślę, że ten jego program o Spinelli w Parlamencie Europejskim, o czym Robert mówił, to po tym programie wielu osób zaczęło właśnie o tym Spinelli mówić, trochę jakby go wcześniej na tymi drzwiami nie widziało, tak? I tam znane persony zaczęły właśnie mówić o tym Spinelli, o tym manifestie z Ventotene. W zasadzie teraz w debacie publicznej to już cały mainstream mówi o tym manifestie z Ventotene, o Spinelli i tak dalej. A jeszcze przerwę. Proszę Państwa, ja się wtedy, w tamtym czasie, jak usłyszałem też o tym Spinellim, miałem akurat kontakt z jednym z działaczy konserwatywnych, który mieszka na stałe we Włoszech. Jak zapytałem się go Spinellego, to on miałem wrażenie, w ogóle nie kojarzył człowieka. No właśnie. Także to jest niesamowite, że właśnie pan Krzysztof to błyskotliwie zauważył i wyjaśnił, co to jest za postać i co za tym idzie. Tak, i teraz to już po prostu o tym mówią tacy, jakby to powiedzieć. No, mówi się o tym w debacie na temat Unii Europejskiej, tak? Nie wiem, no tak nie przymierzając Prawo i Sprawiedliwość, powiedzmy ten cały obóz jakby o tym mówi wprost, tak? Wskazuje to, ale wcześniej to w ogóle parę lat temu nie było obecne, tak? A to przeszło do takiego głównego nurtu rozważań. Oczywiście nie są to głębokie rozważania, ale jakby pojawia się to hasło, ten Spinelli, to superpaństwo i tak dalej, tak? Myślę, że to są te Dobrze. Rzeczy. Poproszę teraz pana Dariusza jeszcze, prawda, żeby opowiedział, co jego zdaniem jest takiego wyjątkowego właśnie w myśli Krzysztofa Karonia? Tu Jakub większość tych kluczowych spraw poruszył, tak? Moim zdaniem wskazywanie na etos pracy, to, że człowiek, żeby zapracować na swój byt, musi po prostu podejmować pracę, która i też na ten taki pozytywny charakter pracy. To, co
zneutralizowała ten potencjał rewolucyjny na początku XX wieku. Kolejna kwestia to wszystko to, co pan Krzysztof mówił na temat wychowania młodego pokolenia. No i z punktu tego naszego, dzisiejszego, to manifest Ventotene przede wszystkim, ponieważ to zagadnienie, zresztą pan Krzysztof wskazał świetnie na to, że opinia publiczna zupełnie nie była informowana na temat tego, z czym tak naprawdę od już wielu lat przywódcy Unii Europejskiej się przestali kryć. Ponieważ gdy analizujemy sobie dokładnie te dokumenty unijne, tam otwarcie mówi się, na czym dzisiaj się wzorują w tej ich integracji. Czyli na właśnie Altiero Spinellim i na manifestie z Ventotene. Już to się pojawia w dokumentach oficjalnych, począwszy od tej białej księgi, ale nawet wcześniej, już na początku wieku XXI, coraz więcej się pojawiało głosów, co jest drogowskazem integracji. No manifest Ventotene, czyli plan stworzenia komunistycznego superpaństwa w Europie. I ten plan jest systematycznie realizowany i takim zamydlaniem rzeczywistości, mydleniem oczu jest mówienie, że jest jakaś koncepcja Europy ojczyzn. Ona jest, tak, ona była, ale ona jest już dawno odrzucona. I przywódcy Unii dążą krok po kroku do tego, by dopiąć ten system. Dopiąć ten system i są na dobrej drodze, żeby dopiąć ten system. I widać, jak te wszystkie rozwiązania, wszystkie dyrektywy, które wprowadzają, dokładnie są realizacją manifestu z Ventotene. I tu też wielka zasługa pana Krzysztofa, że on doskonale analizował poszczególne punkty manifestu. Jest w jego portalu, te treści są i tam on dokładnie omawiał te punkty i warto się z nimi zapoznać, ponieważ jeżeli sobie to przedstawimy, no to po prostu to wszystko jest realizowane. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że manifest był pisany w latach 40. XX wieku, no i pewne sformułowania z przyczyn takich, że no, historia się toczyła, tak, pewne rzeczy się w trochę innym kierunku może rozwinęły, ale te zasadnicze kwestie są właśnie realizowane. Między innymi ograniczanie bądź likwidacja całkowita własności prywatnej. Dziś to się będzie robiło pod pretekstem tak zwanego Zielonego Ładu. Więc to wszystko krok po kroku jest realizowane i tu wielka zasługa pana Krzysztofa, że on był jednym z pierwszych, który wskazywał na te właśnie zagadnienia i uważam, zresztą ja też w swoich publikacjach do tego nawiązuję, również piszę na temat tych zagrożeń, ponieważ jest to próba stworzenia państwa totalitarnego. Zresztą analizując sobie dzisiaj nawet pewne reformy czy wprowadzane próba tworzenia prawa tego europejskiego, no to widzimy, jak to wszystko po prostu zmierza do stworzenia systemu totalitarnego, gdzie wola ludzi nie ma żadnego znaczenia, ponieważ wąska grupa decydentów wie lepiej, tak? I oni narzucają ludziom, i to chodzi już o taką ingerencję w każdą sferę życia publicznego, ale też prywatnego. To oni będą mówić, tak, co mamy jeść, czym się ogrzewać, czym jeździć albo nie jeździć w ogóle. Tak więc nawet taka klasyczna definicja totalitaryzmu wskazuje, że to się dzieje, tak? I to się dzieje na naszych oczach. To jest wprowadzane i to postępuje. Kilka dni temu ta dyrektywa budynkowa, tak, weszła, która może doprowadzić do tego, że po prostu ludzie będą tracić swoje majątki, swoje mieszkania, domy, ponieważ nie będą w stanie ich utrzymać, tak? Ponieważ dostosowanie ich do tych wymogów będzie tak kosztowne, że nie będą mogli tego zachować, tak? Bo nie będzie ich stać na to. Więc to jest oczywiście robione też w taki sposób, żeby większość społeczeństwa tego nie widziała, a jak już dostrzeże, to już może być za późno. Tak? Więc niestety, ale to uważam, to zagrożenie za takie palące i to właśnie o tym świętej pamięci Krzysztof Karoń mówił jako jeden z pierwszych. No i to jest też jego wielka zasługa.
Tak, dziękuję bardzo. Ja jeszcze na przykład też przypomnę tylko a propos tego Spinelliego, że manifest, postać Spinelliego, ten napis nad wejściem do jednego z głównych budynków, gdzie jego nazwisko tam jest, ale również pan Krzysztof, ja myślę, że nikt na to nie zwrócił uwagi, że odbyło się również takie wydarzenie polityczno-symboliczne, takie liturgiczne ku czci Spinelliego, kiedy tam kilka lat temu to było, prawda, że ówczesny prezydent Francji, to był chyba Hollande, pani Merkel oraz Matteo Renzi spotkali się na wyspie Ventotene, bo tam, gdzie jest chyba grób Spinelliego, i tam żółto-niebieskie kwiaty złożyli. Przypłynęli tam na jakimś lotniskowcu starym francuskim, zdaje się, na tą wysepkę. Także było takie liturgiczno-symboliczno-polityczny akt. I na to też pan Krzysztof zwrócił uwagę. I ciekawe, że no właśnie on miał taki dar, prawda, że potrafił to wychwycić i nam to o tym wszystkim opowiedzieć. Dobrze, ale teraz poproszę pana Roberta jeszcze, prawda, żeby właśnie o tej wyjątkowości myśli, co pan by wskazał. Ja przepraszam, jeszcze zostało nam 5 minut, tak, do dyskusji. Jeszcze poproszę o te 5 minut właśnie, żeby tutaj i kończymy. Tak jest. Dziękuję. Dla mnie taką wyjątkowością to było to, że Krzysztof Karol mówił przede wszystkim o pracy i o automatyzacji. Ja osobiście pasjonuję się z wykształcenia, jestem inżynierem. Bardzo mocno się interesuję polityką klimatyczno-energetyczną. To tak naprawdę taka osoba, która na mnie też płynęła, to ona ze środowiska tuńskiego, świętej pamięci profesor Jan Szyszko. I to, co już kolega Darek mówił, widzimy, ta dyrektywa budowlana EPPT, no to doprowadzi do tego, że będziemy mogli mieć tu wywłaszczenie naszych mieszkań, jeżeli nie zdołamy tych bardzo kosztownych termomodernizacji przeprowadzić, ale pan Krzysztof właśnie o tym mówił. A to było praktycznie wprost napisane w Białej Księdze Unii Europejskiej, o której bardzo no tutaj mówił pan Krzysztof Karoń i przestrzegał przed tymi zakusami. I tak jak pan tutaj redaktor mówił, to jest bardzo poważna kwestia, to co się działo tam właśnie na wyspie Ventotene z panią Merkel, z panem Hollandem i z panem Matteo Renzi, ponieważ no, to jest kwestia, że rzeczywiście ci ludzie na poważnie to wprowadzają. To było wtedy nieczytelne, ale teraz to jest czytelne przez to, co wprowadza Zielony Ład. A pan Krzysztof Karoń właśnie przed tym przestrzegał. Mogę państwu powiedzieć, że podczas stworzenia serialu Antykultura kilka było poświęconych właśnie polityce klimatyczno-energetycznej i muszę państwu powiedzieć, że największy atak właśnie miał miejsce właśnie wtedy. A to był tak naprawdę rok 2021, to jeszcze tak takiej społecznej świadomości nie było to jakoś jeszcze aż tak odczuwalne. Ludzie do końca nie wiedzieli, o co chodzi. Uprawnienia ETS jeszcze nie były aż tak drastyczne, chociaż już żeśmy to powoli zaczęli odczuwać, ale ludzie tego w ogóle nie rozumieli. I krótko mówiąc, doprowadziło to do tego, co mamy teraz obecnie, że rolnicy i inne grupy społeczne muszą wychodzić protestować, ponieważ super państwo zaczyna na naszych oczach być realizowane, a świętej pamięci pan Krzysztof Karoń to wszystko wytłumaczył i wystarczyło słuchać. No ale no, mam nadzieję, że odrobimy tę lekcję i będziemy w stanie obudzić społeczeństwo, w jak trudnej i niebezpiecznej sytuacji się znajdujemy. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę państwa, nagrodźmy brawami naszych panelistów. Pan Dariusz Rozwadowski, pan Robert Zawadzki i pan Jakub Zbierski. Bardzo panom dziękuję. Zapraszam teraz państwa na przerwę kawową. Można sobie w przerwie pooglądać ten budynek i pomyśleć, jakie koszty ten hotel będzie musiał ponieść, kiedy będzie musiał te wszystkie modernizacje szalone przeprowadzić i ile może kosztować tutaj noc w tym hotelu po tych wszystkich zmianach. Także to też taka, można taką medytację sobie urządzić. Bardzo dziękuję, zapraszam na przerwę.